Studio Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dzień dobry Państwu. Dziś w programie Region Południe. Młodzi Lubuszanie stają się częścią zielonej rewolucji. Unijne pożyczki na rozwój lubuskich przedsiębiorstw. IT Security Days, czyli Dni Cyberbezpieczeństwa. W Drzonkowie powstała Szkoła Ekologii. Młodzi Lubuszanie mają się tam uczyć, jak działać tam, gdzie dorośli zawiedli. W nowoczesnym centrum odsuną ławki i podręczniki na bok. Wezmą za to udział w warsztatach w formie eksperymentów. Projekt ma być inwestycją w przyszłość. Uczniowie samodzielnie przekonają się, jak wykorzystać technologię dla dobra środowiska. Inaugurujemy dzisiaj Lubuską Edukację Ekologiczno-Klimatyczną, czyli taki projekt, który jest realizowany przez dwa departamenty województwa lubuskiego, a więc Departament Infrastruktury Społecznej oraz Departament Środków Europejskich Społecznych, ponieważ chcemy zaproponować wszystkim młodym Lubuszanom oraz nauczycielom uczestnictwo w zajęciach, które w sposób taki praktyczny pokażą im te kwestie związane z ekologią, ze środowiskiem, z przyrodą, które dotykają nas nieustannie w sposób codzienny. Zaangażowaliśmy w to prawie 10 milionów złotych ze środków z Unii Europejskiej, a cały projekt to kwota 11 milionów 700 tysięcy złotych. Liczymy na to, że przeszkolonych zostanie 4300 dzieci. Chcemy dobrej inwestycji w swoje dzieci. Chcemy, żeby żyło im się lepiej. To jest najprostsza inwestycja i najlepsza inwestycja na całym świecie. Można pokazać młodzieży, jak można zorganizować ekologię, szeroko rozumianą ekologię. Młodzież musi się uczyć, jak walczyć, jak zdobywać nową energię. Tu mowa jest też o wodorze jako magazynie energii na przyszłość. Kilka lat temu zaprezentowaliśmy Zarządowi Województwa Lubuskiego koncepcję zbudowania takiego ośrodka. To, co dzisiaj Państwo widzą, co dzisiaj jest formalnie otwierane, to kilka lat naszych doświadczeń, pracy w zakresie budowy, koncepcji, tworzenia tego typu miejsc. Więc to, co dostarczyliśmy do województwa lubuskiego, do zbudowania tego ośrodka. Idea, koncepcja, mechanizmy realizacji, sposób zbudowania, sumę usług, które można tu świadczyć. Uważamy, że nauka metodą eksperymentu to jest coś, co jest absolutnie przyszłościowe, co powinniśmy realizować w szkole, gdzie nauka metodą eksperymentu daje dzieciom poczucie sprawczości. Drugą warstwą jest taka warstwa metodyczna, idea, którą realizujemy i chcemy ją budować w całej Polsce, gdzie podstawa programowa nie musi być realizowana tylko i wyłącznie w szkołach, ale może być realizowana w sposób blokowy w tego typu świetnie zbudowanych i wyposażonych centrach dydaktycznych. Tak jak coś robimy, bo jest ciekawiej, bo jesteśmy w ruchu, widzimy różne rzeczy, jak pani nam pokazuje, jest po prostu bardziej nam się podoba tak, niż siedzieć w ławce i słuchać nauczyciela, jak tłumaczy nam różne rzeczy, na przykład z matematyki czy z polskiego. Ponad 250 mld złotych trafi na lubuski rynek. Wszystko dzięki unijnym pożyczkom preferencyjnym. Jest to efekt współpracy z Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorcy, ale i samorządy mogą już składać wnioski. Wsparcie może pokryć koszty związane m.in. z wdrażaniem ekoinnowacji, również wprowadzania nowych produktów czy wejścia na rynki zagraniczne. Jesteśmy 20 lat w Unii Europejskiej. Początkowo wsparcie dla przedsiębiorców szło, że tak powiem, szeroką falą, czyli mogą być wspierane zarówno firmy innowacyjne, jak i zwykłe usługi. Teraz w związku z tym, iż Polska w ciągu tych 20 lat zrobiła znaczący postęp, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale także możliwości, które mają przedsiębiorcy, Komisja Europejska zauważyła, iż potrzebna jest wyjście naprzeciw temu, co dzieje się w naszym otoczeniu, czyli skierowanie większej części środków na efektywność energetyczną i na odnawialne źródła energii. I ma to swoje przełożenie w środkach, które województwo lubuskie poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego będzie oferowało lubuskim podmiotom. Pożyczki mają charakter preferencyjny, czyli z jednej strony przewidują dłuższy niż standardowo na rynku okres spłaty, bardziej preferencyjne oprocentowanie i również możliwość umorzeń. To jest novum w pożyczkach ze środków europejskich. W poprzedniej perspektywie nie było takiej możliwości. W tej chwili możemy umarzać i na przykład dla samorządów w jednym z instrumentów dostępnych dla nich będzie możliwość umorzenia właśnie za to, że w ogóle samorząd o to wsparcie aplikuje. Jako jedni z pierwszych podpisaliśmy już umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w związku z tym już nabór jest otwarty i można wnioskować o pożyczki. Głównie rozwój przedsiębiorczości to jest ta paczka, którą wygraliśmy. Mówimy tu o rozwoju przedsiębiorczości, mówimy tu o inwestycjach przede wszystkim, czyli zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, który ma na celu wprowadzić nową usługę bądź nowy produkt na rynek. Te 250 000 złotych, które województwo lubuskie przeznaczyło na instrumenty finansowe, będzie pracować również w przyszłości. I z doświadczeń, które mamy z województwami, są to na ogół instrumenty, które wypełniają jakieś luki rynkowe, czyli nadal mają charakter preferencyjny dla ich odbiorców, natomiast pozwalają skorzystać ze środków na przykład na poprawę konkurencyjności, na rozwój przedsiębiorstwa tym podmiotom, które mają trudności w dostępie do środków, na przykład z pożyczki komercyjnej. Bezpieczeństwo w sieci to obecnie jedno z większych wyzwań świata technologii. Aby paść ofiarą cyberprzestępcy, wystarczy jedno kliknięcie. Dlatego w Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie spotkali się eksperci z całej Polski. Podczas wydarzenia promowali świadomość zagrożeń oraz metody obrony przed atakami. Zainaugurowano również pierwsze takie w regionie studia podyplomowe z cyberbezpieczeństwa. Firma Preceptus od 15 lat zajmuje się cyberbezpieczeństwem, więc jest to naturalna kolej rzeczy. Edukacja w tym zakresie, pokazywanie dobrych praktyk, pokazywanie rozwiązań, które są najnowocześniejsze na rynku, bo mamy tutaj przedstawicieli najważniejszych firm na świecie. My jesteśmy partnerem też tych firm, mamy własne rozwiązania, w związku z tym chcemy pokazać. To jest pierwsza sprawa. A druga najważniejsza rzecz moim zdaniem, która będzie podczas tej konferencji, to jest inauguracja studiów podyplomowych cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Zielonogórskim jako kontynuacja naszej 9-letniej IT Security Academy, więc wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych elementów dzisiejszej konferencji. I to też jest tak, że nauka, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, ewoluuje. Trochę się wywodzi z informatyki, z takiej dyscypliny, natomiast jest potrzeba, żeby wykształcić nowe kadry, takie, które będą odkrywały nowe rzeczy, tak, zabezpieczenia i dbały o to, żeby ta jakość bezpieczeństwa cyfrowego była jak najwyższa. Oferujemy dwusemestralne studia. Mamy przedmioty, które są warsztatowo realizowane, to znaczy będą części oczywiście praktyczne, czyli takie, gdzie będziemy ćwiczyć, będą teoretyczne, natomiast ten nacisk będzie na część warsztatową, czyli żeby ćwiczyć, studia przypadków analizować i w taki sposób działać. Dzisiaj nie trzeba czołgów wyprowadzać w pole, tylko wystarczy po prostu dobrze przeprowadzić akcję cyberataku w sieci. Stąd tak bardzo ważną rolą jest nie tylko wprowadzenie odpowiednich systemów bezpieczeństwa, ale także edukacja w tym zakresie. Z punktu widzenia samorządu jest to bardzo ważne, a szczególnie w moim obszarze działania, gdzie w ochronie zdrowia te dane wrażliwe pacjenta muszą być i są szczególnie chronione. Ale nie tylko w tym obszarze, także drogi województwie, przewozy lotnicze, no tutaj wiemy, jakie to jest strategicznie istotne, także jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Jako województwo lubuskie mamy czym się pochwalić, jeżeli chodzi o firmy w tym obszarze i na tle innych województw wyglądamy dobrze. Myślę, że musimy przestawić swoje myślenie z tego XX wieku na XXI wiek, kiedy cyberprzestrzeń stała się zupełnie takim światem, który funkcjonuje obok nas, ale my w nim też funkcjonujemy. Dzisiaj kradzież danych osobowych, danych poufnych, przekształcanie informacji, zdobywanie tych informacji jest narzędziem i bronią. Jest dzisiaj oddziaływaniem na całe wręcz społeczeństwa. My mamy dzisiaj, jeśli chodzi o technologię, bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, ale też mamy bardzo dobrych fachowców i tutaj w Centrum Technologii Kosmicznych możemy o tym mówić, bo województwo lubuskie jest faktycznie krainą, gdzie rozwijają się nowoczesne technologie, ale one muszą być równolegle rozwijane z zabezpieczeniem też tych nowych technologii przed kradzieżą, wyłudzaniem danych i przekształcaniem przede wszystkim tych danych. Mamy systemy IT swoje, mamy systemy OT, musimy dbać o bezpieczeństwo tych systemów, o ochronę danych, przetwarzamy dane, mamy dane 140 000 mieszkańców, no, dbamy o to, żeby te systemy informatyczne, systemy SCADA mogły cały czas funkcjonować bezpiecznie i niezależnie od różnych działań na zewnątrz. My codziennie dostarczamy wodę, odbieramy ścieki od mieszkańców i musimy pilnować, żeby te systemy uzatnienia, dostarczenia wody były bezpieczne. Nikt nie przeszkadzał nam w tym sprawnym, codziennym dostarczeniu wody i odbieraniu ścieków. To cyberbezpieczeństwo dzisiaj jest bardzo ważnym aspektem, szczególnie w relacjach tej wojny hybrydowej, która toczy się, bo ona toczy się na różnych frontach, na tym froncie też. I musimy być na to gotowi, musimy się do tego przygotowywać. Nie wiemy, kiedy nastąpi jakiś cyberatak i warto pracować nad tym, rozwijać ten obszar, żeby nie być potem zaskoczonym. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Teraz zapraszamy na rozmowę z politologiem doktorem Piotrem Pochyłym. Do zobaczenia. A więc to jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwa i moim gościem jest pan dr Piotr Pochyły z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry. Dobry panu, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, wczoraj minął dokładnie rok od wyborów 15 października. Wiadomo, że ta nowa koalicja władzy 15 października oficjalnie nie przejęła, bo rząd powstał w grudniu i od tego czasu też rządzi. No ale te pierwsze podsumowania po tym takim roku emocji, jakby pan doktor miał wskazać jakąś może taką ocenę w skali szkolnej tego rządu, to jaka byłaby to ocena? Rzeczywiście no, możemy też właśnie mówić o tym procesie takiego przejścia tej tranzycji, tak? Pierwszy był parlament, tak? Bo to wcześniej troszeczkę stąd te pierwsze spotkania z marszałkiem Hołownią wtedy. Bardzo trudno ocenia się z mojej perspektywy ten rząd, bo jest to bardzo nierówno pracujący rząd, to znaczy można wskazać sukcesy czy elementy, które mogą się podobać. Ale niewątpliwie skłaniałbym się z wieloma też obserwatorami, dziennikarzami czy politologami również mówiącymi, że zyskiem tego rządu jest to, że tak długo się utrzymał. Bo rzeczywiście jego założenia ideowe były żadne i przede wszystkim trudno było o jakąś spójność koalicyjną, tak? Ponieważ mamy bardzo różnicowane środowiska. Zarówno takie, powiedzmy, szyldowe, czyli te krótkie hasła, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, ale w tych komitetach są jeszcze kolejne podziały i to osobom, które orientują się w polityce, musiało sugerować, że będzie trudno ten rząd ocenić. Ja bym dał taką, jeżeli pyta pan już o takie klasyczne oceny szkolne, taką trójkę, może trójkę z plusem, w zależności od tego, mówię, jakbyśmy tutaj różnicowali, ale przede wszystkim mnie razi mnie osobiście ta duża nierówność, dysproporcja. I tego widać wyraźnie też, że Donald Tusk ma duże problemy ze sterowalnością tego rządu, z czego się można było spodziewać też właśnie po ilości uczestników tego procesu. No, każdy dziś sobie zdawał z tego sprawę. Pamiętam, przed wyborami mówiło się jeszcze o tym, że mimo wszystko te różnice, które potem będą w koalicjantach, one będą działały na plus, bo będzie każdy musiał drugiemu ustępować, trzeba będzie się dogadywać. No to z punktu widzenia demokracji to jest dobre. Tylko że dzisiaj po tym roku od wyborów, jeszcze raz powtórzę, nie od objęcia rządów, ale po tym roku takim symbolicznym, od 15 października, zdaniem pana doktora, tu właśnie te różnice to jest największy minus i one blokują wszystko, czy to nie do końca jednak tak jest? Bo gdzieś cały czas pozostaje kwestia dogadywania się, ale tu chyba po prostu nie ma chęci, żeby się dogadać. Różnice można, ja bym podzielił te różnice na dwie części. Pierwsza część jest to różnica pomiędzy liderami politycznymi. To się często zdarza. Mieliśmy doświadczenia, nie wiem, poprzednich różnych koalicji, gdzie Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin troszeczkę tam próbowali szarpać koalicją prawicową. Wcześniejszych również zdarzały się wolty prezesów PSL-u przy koalicji PO-PSL. Więc no już nie mówię o poprzednich, jeszcze dużo młodszych kadencyjnych rządach, ale niewątpliwie musimy mówić równo o tych podziałach wśród liderów, ale są też ogromne trzeszczenia poza Koalicją Obywatelską, może tak oficjalnie, ale wśród mniejszych koalicjantów w ich wnętrzach, gdzie one są też niespójne, tak? Gdzie Lewica tworzy kilka środowisk, gdzie PSL ściera się z ludźmi od Hołowni i to powoduje, że o to pan pyta, ten finał właśnie, bo tam każdy ma inny interes, nawet jeżeli 3, 4 nam miarę popiera, tak jak mamy dzisiaj kwestię migracyjną, że minister Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia tam jakieś miał pretensje, ale mniej więcej ta część rządu z tych partii i koalicji popiera pakt migracyjny, tak, tą strategię migracyjną, ale czwórka ministrów z Lewicy składa zdanie odrębne, tak? I takim, oczywiście to też jest kalkulacja i Donald Tusk miał świadomość tego, przecież nie jest od politycy od wczoraj, że Lewica będzie blokowała na przykład presję na to, żeby prawa azylowe nie zostały zawieszone, bo dla nich to jest bardzo ważne ideologicznie, powiedzmy, ale z drugiej strony ma też świadomość tego, że taka strategia czy ustawa, która może za tym iść, będzie miała poparcie polityczne, bo trudno będzie Prawo Sprawiedliwości stawiać okoniem przeciwko betonowaniu granicy, kontroli, no militaryzacji granicy. No tutaj PiS i Konfederacja będą musieli w to iść. No właśnie będą musiały w jakiś sposób iść, albo przynajmniej zachować się ciszej, czyli nie robić z tego powodu... Oczywiście będą mówili, że to jest przejęcie ich haseł i tak dalej, i Donald Tusk kradnie pomysły. I to tak się z tego cieszyć, tak na marginesie. No to oczywiście, byśmy prywatnie, mają świadomość jako obywatele tego państwa, osoby, które chcą w tym państwie żyć bezpiecznie, że to jest rozwiązanie, które musi nastąpić, tak, ale z drugiej strony właśnie dlatego mówię, że pyta Pan o te zmiany i problemy w koalicji, no to one będą narastać wraz z tym, że są bardzo różne pomysły, tak, i to jest zawsze kłopot. Tylko pytanie, bo te problemy cały czas są, różnice w koalicji są, tylko... Da się zauważyć przez ten rok, że nie ma rozwiązań. Także te problemy, które się pojawiają, odsuwa się na bok, tak? Czyli jest problem, nie wiem, w kwestii, czy kwestiach światopoglądowych, jak aborcja, czy związki partnerskie, tematy są odsuwane na bok. Są kwestie gospodarcze, jak składka zdrowotna, są różnice w koalicji, one są odsuwane na bok. Te problemy nie są rozwiązywane. Tak, i to jest bardzo istotne, a poruszył Pan temat, o którym się bardzo cicho mówi i dla mnie to jest bardzo smutne, gdzie bardzo mało mówimy w mediach różnych mediach publicznych, prywatnych o sytuacji tragicznej w służbie zdrowia, tak? Bo jeżeli słyszymy już potwierdzenia, że drogie projekty lekowe, na przykład w hematologii czy w lekach nowotworowych są wstrzymywane przy SN również, tak? Ponieważ nie ma pieniędzy, jest kłopot z finansowaniem, no to już jest dramat, tak? I dzisiaj są problemy nawet z kroplówkami w szpitalach, więc to... Z solą fizjologiczną, no to dlatego o tym mówię, że jeżeli widzieliśmy konferencję premiera, te spotkania powodziowe, tak? I tam widać było premiera, możemy się zastanawiać, czy udawał, bo to wszyscy mówią, że tam dużo teatru było, tak? Ale niewątpliwie na jego miejscu ja bym był bardzo... Znaczy myślę, że zdawał sobie sprawę ze stanu państwa, jakim ono jest, też drastycznej wymiany kadr, bo proszę zwrócić uwagę, to my mówimy tylko o ministrowie, ale proszę zwrócić uwagę, że z samej kancelarii premiera odeszło bardzo dużo różnych specjalistów niższego rzędu, tak, tych niewidocznych w telewizyjnych kamerach, pracujących w cieniu po to właśnie, żeby ta instytucje funkcjonowały. I powódź właśnie powiedziała, sprawdzam. I tak w miarę rząd reagował lepiej niż w roku 2010, gdzie ministrowie przespali no, ale weekend. Cały czas podaje się pod wątpliwość, czy zareagował odpowiednio wcześnie. No, tutaj... Oczywiście. Znaczy, ja mówię o tym, że... Znaczy, ja jestem świadom tego, że nie, tylko mówię o tym, że jeżeli mówimy o sprawczości państwa, no to kiedy Donald Tusk był premierem poprzednie 7 lat, w latach 7-14, to... Łatwiej mu się rządziło, bo zdecydowana większość rządu to byli jego ludzie. Z jego partii PSL miał 2 czy 3 ministerstwa i to były zamknięte księstwa. Dzisiaj mamy też, proszę zwrócić uwagę, że nie tylko mamy podział ministerstw, ale w ministerstwach mamy pojedyncze też wiceministrów, podsekretarzy mamy z różnych... No, każda partia tak naprawdę ma swojego przedstawiciela. Mówiono, ma swoje departamenty. Bo też mówiono o tym, że Prawo i Sprawiedliwość miało gigantyczny rząd. Ten rząd jest praktycznie, jeśli nie taki sam, to bardzo podobnych rozmiarów. I tutaj właśnie chciałem nawiązać do jeszcze jednej kwestii. Wiele mówiło się o tych różnicach, które będą różniły nową koalicję od rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj widzimy, że tych różnic... Jest sporo, ale są też rzeczy, które łączą. To są te rzeczy, na które zwracano uwagę i wytykano Prawo i Sprawiedliwości. Dzisiaj robi się dokładnie to samo. Zdaniem pana doktora to jest naturalna kolej rzeczy, że w kampanii mówisz co innego, a potem życie weryfikuje? Czy jednak tutaj oczekiwania społeczne były inne? Skoro to nam się nie podobało przez 8 lat rządów i sprawiedliwości, to oczekiwaliśmy jednak innego stylu rządzenia i oczekujemy nadal czegoś innego, a wy robicie to, co oni. Myślę, że to jest bardzo głęboki temat, który Pan poruszył, ponieważ z jednej strony oczywiście są takie oczekiwania krótkie, czyli właśnie, nie wiem, zmieńmy, inaczej róbmy sądy, tak, sprawiedliwość, nie atakujmy wolnych mediów, tak, czyli odpuśćmy dowodzenie telewizją jako takim projektem, czy mediami publicznymi, które są łupem, tak, i stają się jakby częścią pracy rządu i nie są takim klasycznym zwornikiem demokracji, tylko problemem dla opozycji, a zyskiem dla rządzących. I to jest rzecz, oczywiście do dotrzymywania programu. Ja zwrócę uwagę, że My, na przykład na Zachodzie, w Niemczech, w państwach Europy Zachodniej umowy koalicyjne często liczą ponad 100 stron. Są bardzo szczegółowe i partie się spowiadają z tego, co zrobiły i one same wiedzą, na co się umawiają. U nas to jest jakieś tam tak zwane ogólniki, tak zwany świstek papieru, dużo takich ogólnych spraw. Bo którzy też każdy interpretuje po swojemu, tak? Dokładnie i nie ma na nic nigdy czasu, ale proszę, ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której musimy o tym mówić. Mamy moim zdaniem ogromną część społeczeństwa, która ma znacznie większe oczekiwania i w dużej mierze jest dojrzalsza na to, co państwo powinno mieć i jak to państwo powinno wyglądać, niż klasa, elita polityczna. Czas skończyć, politycy muszą zrozumieć, że czas minimalizmu lat 90., który oferowano po prostu zmianę, nie wiem, produkty w sklepach, te pierwsze jakieś tam kredyty, to się skończyło. Dzisiaj mamy społeczeństwo, szczególnie mówię o pokoleniu tak lata urodzonych mniej więcej po roku 75, lata 80., które ma duże oczekiwania, ma duże wykształcenie, ma duże też horyzonty, bo zobaczyło troszkę świata, pracują w korporacjach, na uczelniach, w firmach, urzędach, rozwijają się, jeżdżą, podróżują na wakacje, znają języki obce, pracowali często za granicą, bo na przykład dorabiali na studiach czy po studiach i wrócili do Polski. I nie można i tych ludzi, byle takie hasełka czy jakieś tam pomysły, damy wam parę złotych, nie zadowolą. Oni oczekują państwa, które jest sprawcze, które wie, co robi, które generuje rozwój gospodarczy, który ma skutkować tym, że nie będziemy tylko montownią, bo proszę zwrócić uwagę, pensja minimalna w Polsce przekracza już pensję portugalską, hiszpańską, pensję minimalną w Stanach Zjednoczonych. Więc naprawdę my przestaniemy mieć możliwości zarabiania pieniędzy jako państwo na tym, że będziemy składali czyjeś telewizory czy samochody. Tak? My musimy mieć własne produkty. Mamy też duży rynek wewnętrzny, który może nam tę gospodarkę napędzać i to widać było w COVID-zie czy po COVID-zie, że my też sami byliśmy tą gospodarką, która sobie generowała zyski. Dlatego te proste recepty, o które Pan pyta i takie hasełka albo te słynne tematy, że premier jest zdenerwowany, no to już nikogo nie rusza. Myślę, to nie jest 2007-2008 rok. Dokładnie. Trzeba zmienić metody, bo to do niczego nie doprowadzi. Tylko zdaniem, dopytam tutaj w tym temacie jeszcze. Trzeba zmienić tę metodę, tylko pytanie, czy jest taka chęć w koalicji, szczególnie w Donaldzie Tusku, bo czasami niektórzy też mają wątpliwości, czy sam Donald Tusk na tyle się zmienił od tej poprzedniej kadencji, gdy był premierem, że on to rozumie, bo inni wskazywali tak, był szefem Rady Europejskiej, też widział jak funkcjonuje świat, funkcjonuje ta wielka światowa polityka, ale wrócił do Polski i stosuje stare metody. Pan się z tym zgodzi, czy nie? Dużo starych metod stosuje, trochę się nauczył, bo mniej mówi. Moim zdaniem, tak jakby mówiąc o takich komunikowaniach, czyli raczej stara się unikać elementów, za które później może być rozliczony. Myślę, że sporo też rozumie, między innymi kwestii granicy, bo jako szef Rady musiał się też, między innymi to on negocjował przecież to, że Turcja dostawała miliardy € za trzymanie migrantów po swojej stronie granicy, przecież w sporach z Erdoganem, ale to, co jest jeszcze istotne, są też czynniki, których niestety dla premiera i niestety dla państwa nie możemy za wszystko odpowiadać, na przykład problemy budżetowe, czy teraz kwestie to są, bo widzimy ostatnie 2-3 miesiące mamy już problemy między importem a eksportem. Wynika to też z tego, że gospodarka niemiecka ma dużą zadyszkę i eksport do Niemiec tam słabnie, bo popyt na towary z Polski, które produkujemy poza samochodami, też inne rzeczy, powoduje, że czyli zadyszka w Niemczech no nie jest naszą winą i nie jest winą tego rządu, ale jest elementem tego, że będzie wpływało na spadek dochodów z CIT-u, z podatku, wymianę również walutową, tak, czyli kurs, stosunek euro do złotówki. Więc tutaj część problemów jest po naszej stronie, część będzie problemów międzynarodowych, czyli właśnie konflikty, kwestia konfliktu na Bliskim Wschodzie, który już powoli podnosi cenę ropy na stacjach benzynowych, to też będzie generowało koszty przedsiębiorców i tak dalej. Więc jakby możemy rozdzielić te kwestie zewnętrzne, ale niewątpliwie wewnątrz można wiele zrobić i jako premier poza nerwami moim zdaniem premier powinien dużo uwagi poświęcić temu, żeby z koalicjantami rozmawiać, skoro nie ma opcji na inną koalicję, nie ma też opcji na nowe wybory, bo nikt naprawdę ich nie chce i każdy jest nimi zmęczony, czy po lewej, czy po prawej scenie politycznej. Szykują się wybory prezydenckie i one będą takim zwornikiem, czyli do tych wyborów na pewno koalicja się nie rozpadnie, tak? Wynik, też poszczególne wyniki komitetów, kto wystartuje, będzie też sugerowało, myślę, że po wyborach prezydenckich, pewnie dwuturowych, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek wygrał w pierwszej turze na dzisiaj, będzie skutkował tym, jak ten rząd będzie wyglądał, czy będą jakieś elementy rozpadu, wypychania, czy przeciągania sił politycznych, bo też pytanie, przy bardzo słabym wyniku Prawa i Sprawiedliwości mógłby to siedzieć w samym klubie Prawa i Sprawiedliwości. To też byłby takim czynnikiem rozpychającym. Mówimy o tych wyborach prezydenckich. Tu pojawia się pytanie, czy te wybory prezydenckie, to, że koalicja prawdopodobnie będzie miała swojego, w cudzysłowie, prezydenta, czy to jest w stanie coś zmienić? Bo dzisiaj, no, mimo wszystko jesteśmy cały czas gdzieś atakowani ze strony polityków partii rządzącej, koalicji rządzącej, tymi informacjami, że tak naprawdę PiS zabetonował wiele instytucji, zostawił nam podłożonych wiele takich bomb do rozbrojenia. Prezydent nie jest nasz, który blokuje wiele rzeczy. Pana zdaniem to jeszcze działa na społeczeństwo, na elektorat tej rządzącej koalicji? Czy to już są pierwsze wątpliwości się pojawiają? Bo to są cały czas powtarzające się jak mantra słowa, które były powtarzane też przy kolejnych rządach. Też, że PiS źle zrobił, zostawił, jest państwo w fatalnym stanie, gospodarka jest w fatalnym stanie, budżet jest w opłakanym stanie, no i jeszcze ten zły prezydent. To działa jeszcze na ludzi? No jakiś tam pewny procent działa, ale też zwróćmy uwagę, ja jestem przeciwnikiem mówienia o wszystkim, że na pewno. Proszę zwrócić uwagę, że sondażowo, jeżeli zliczymy wyniki, powiedzmy, dzisiejszego rządu, to te sondaże, w zależności od mediów, to są około 50–52%, więc ten wynik takiego prezydenta niepisowskiego jest na granicy, powiedzmy... Pytanie też, jaka będzie frekwencja. No właśnie, tak? Oczywiście tak, ale mówię, że jest na granicy i dobry kandydat po stronie Prawa i Sprawiedliwości, przyciągający elektorat centrowy, byłby magnesem do tego, żeby nie do końca mówić też na pewno, że na pewno koalicja będzie miała prezydenta, ale niewątpliwie jest na to dużo spora szansa dzisiaj, tak? Przynajmniej dzisiaj. Co do prezydenta, to ja uważam prywatnie, że gdyby nie kwestie ambasadorskie i takich parę, gdzie Donald Tusk próbował wierzgać prezydentem, prezydent był bardzo ugodowy na początku tego rządu, jakby można było takie sygnały otrzymywać i on wcale nie oczekiwał walki na ostatni rok swojej prezydentury. Myślę, że chodziło też o właśnie wywołanie konfliktu, o którym Pan mówi i efekt tego, że jest zły prezydent, bo można było, moim zdaniem z Andrzejem Dudą można się było bardzo dobrze dogadać i oczywiście czasami musiałby tam medialnie pokazać, że on jest prezydentem, a wy jesteście tylko rządem i tak dalej, ale wiele spraw by na spokojnie, po cichutku przeszło, z czym mieliśmy sygnały, że były spotkania między prezydentem i premierem takie tajne, gdzie parę spraw zostało dla Polski ważnych załatwione, szczególnie w tej kwestii ekonomicznej, kwestii bezpieczeństwa państwa, bo tu można było ekonomię połączyć z bezpieczeństwem państwa, więc prezydent by się na to zgodził, w kwestii polityki zagranicznej, reprezentowania Polski, przypomnę jeszcze, bo my tak się trochę bawimy w tej piaskownicy polskiej, my za chwilę jesteśmy prezydencją w Unii Europejskiej, co jest bardzo odpowiedzialna funkcja w bardzo trudnym czasie, ale też pozwalająca trochę kreować nam to, o czym Unia rozmawia, czym żyje, i wskazywać na polskie problemy, tak? A my wciąż bawimy się w tej naszej piaskownicy, rzucając się kto jest winien i dlaczego to Donald Tusk, nie? No ale to jeśli miałby Pan doktor, tak podsumowując, zmierzając do końca naszej rozmowy powoli, co było największym sukcesem tego rządu do tej pory? Największym sukcesem niewątpliwie jest całkiem niezły budżet, mimo wszystko prorozwojowy w dużej mierze. Mógł być oczywiście lepszy, ale udało się go stworzyć, mówię o roku 2024. I niewątpliwie też to, że troszeczkę, że za dużo jeszcze nie udało się, jakby sukcesem będzie to, jeżeli utrzymamy poziom wzrostu ekonomicznego. I to jeszcze się udaje i sukcesem też będzie utrzymaniem tego, kiedy mamy słabnących partnerów i problemy w Unii Europejskiej. Niewątpliwie sukcesem też we współpracy z prezydentem było znaczące wygaszenie konfliktu na granicy z Białorusią po wizycie pana prezydenta w Chinach i o tej całej takiej otoczce i też dobrym to, co robi Radosław Sikorski, czyli wskazywaniem, przypominaniem światu, że Rosja to jest państwo, które działa w sposób bardzo niekorzystny. Czyli polityka zagraniczna w kilku miejscach się zdecydowanie udała. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Czyli tych sukcesów jest niewiele na razie. Ale to dopytam. Tych sukcesów jest niewiele, bo było mało czasu na dogadanie się w koalicji, mówienie robimy to i tamto. No czy jednak to był odpowiedni czas i można było zrobić więcej? Było trochę mało czasu i było wiele spraw, którym należało się zająć. Też wymiana kadr nie służyła temu. Ja tylko zwrócę Państwu uwagę, że mówi się często, że jeżeli chcesz robić reformy w 4-letniej kadencji, to musisz zrobić je najlepiej w pierwszym roku, maksymalnie w pierwszym 1,5 roku. Ponieważ później nie starczy czasu, żeby społeczeństwo odczuło pozytywne zmiany tych reform. Więc jesteśmy na skraju już powiedzmy czerpania się rezerw zmian, które są oczekiwane i no to nie tylko chodzi o to, żeby rozliczyć tych czy tamtych, bo to jest kwestia sporna i tu będziemy, zresztą w Polsce, przypomnę tylko, nigdy nikogo nie rozliczono, tak? Straszenie Trybunałem Stanu, przypomnę tylko, że Zbigniew Ziobro nie stanął przed Trybunałem Stanu, gdyż kilkoro posłów Platformy Obywatelskiej zniknęło z obrad, tak? Więc u nas dużo się mówi o rozliczaniu, ale się nie rozlicza, więc... No te komisje, które powstały raczej też były niezbyt trafionym pomysłem. Dlatego mówię, że... Oczekujmy jako społeczeństwo, bez względu na to, kogo, z kim sympatyzujemy, sukcesów tego rządu, bo czasy, w których żyjemy, są tak trudne i skomplikowane, że grzęznący w głupich sporach i problemach takich natury trzeciorzędnych rząd jest nam do niczego niepotrzebny jako społeczeństwo. A pan zgodzi się z taką tezą, którą niektórzy stawiali, że... Ten rząd, szeroko pojęte partie, które tworzą teraz rząd, nie były przygotowane do przejęcia władzy, bo niektórzy mówią 8 lat mieli, a tak naprawdę no, wyglądają jakby dopiero do polityki weszli i tak naprawdę no, zachowują się jakby pierwszy raz zobaczyli ławy rządowe. Spoiwem był antypism i tylko to. I rzeczywiście było nieprzygotowanie, nie było konferencji programowych, nie było też realnych liderów poszczególnych działów. To wszystko było szyte w sytuacji, kiedy mieliśmy, proszę zwrócić uwagę, jeden z liderów lewicy, Robert Biedroń, siedzi w Europarlamencie, a nie wziął się za rządzenie. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej, ale chodzi o pewne przesłanie, tak, które się toczy. Tak, zdecydowanie to jest nieprzygotowane i po prostu zaczęto obsadzać ministerstwa, a mówię, przy tak dużej skali wymiany ludzi i tak dużej skali koalicjantów, którzy musieli znaleźć swoje miejsce w rządach czy w ministerstwach, no to mamy tak, jak mamy. Jeszcze docelowo to, o czym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, że umowa koalicyjna jest takim bardzo ogólnym dokumentem. I na koniec zapytam o emocje, bo odsunięcie PiSu od władzy to były ogromne emocje społeczne, rekordowa frekwencja, takie pospolite ruszenie. Zostało coś jeszcze z tego w ludziach, czy niekoniecznie? Może trochę, ale nawet ci ludzie, jak czytam często różne badania, komentarze, opinie ludzi, którzy bardzo wspierali na przykład tą zmianę, to widzą, że to niespecjalnie się zmieniło, tak? W sensie już te oczekiwania zeszły, a postępowania czy traktowanie ludzi, traktowanie jest już na innym poziomie emocji, bo też pamiętajmy, w polityce chodzi o wywoływanie emocji, tak? Ten dzień wyborów to ma być, spin doktorzy, czyli sterujący kampanią, musi być tym takim efektem nosorożca tego dnia, że ci ludzie właśnie wzburzeni pójdą albo obronią, albo będą atakować, w zależności na czym nam zależy, tak? Ale bardzo szybko zapominamy o powodziach, o klęskach, o pewnych sprawach, i tak, o sukcesach również. I jest dzień dzisiejszy, tak? Dzisiaj też musi zgadzać się w portfelu, wiadomo, no to teraz już sfera rządowa, mówię budżetowa, tak? Odczuwa, że nie dostanie już podwyżek więcej, tak? Już są oczekiwania inne, a też się rozmywa, bo nie ma z czego tych pieniędzy wygenerować. I zaczną się rozliczania właśnie za politykę zdrowotną. A tu akurat dla nas jest to kłopotliwe, bo to jego partia sprawuje nadzór nad Ministerstwem Zdrowia i nad NFZ-em, więc będą te problemy narastały i trudno będzie się tłumaczyć tym, że tak jak mieliśmy przez 8 ostatnich lat słynne słowa pani premier Beaty Szydło, tak dzisiaj trudno będzie do tego nawracać, bo ludzie też już tego nie chcą. Ludzie chcą, skoro mówiliście, że będzie inaczej, wczoraj słyszałem fajne pytanie do Szymona Hołowni, jak jest z tym lekarzem, tak, który miał do mnie dzwonić, zapytać się, czy jestem zdrowy, czy chory. No dlaczego tego nie ma? I to będzie pytane, bo tak jak mówię na początku, ludzie oczekują realnej sprawczości, a nie tylko opadania o tym, jak będzie fajnie. No to pytanie, czy to jakiekolwiek emocje uda się wygenerować przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, ale to pewnie jak poznamy kandydatów, będziemy więcej wiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Piotr Pochyły z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego był Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.